Cześć, tu Ernest! W zakładce z wyzwaniami już można podejrzeć wygląd skina, który ukrywał się pod nazwą Utopia. Okazała się to być ta sama postać, która od początku sezonu 9 stoi w Neowykrzywionych. W formie metalowego posągu oczywiście. A wracając do skina w grze, to aby odblokować te oba style, musimy zebrać aż 90 Fortbite'ów. Niektórzy z was pewnie się nieco zawiedli, w tym ja. Nie za bardzo podoba mi się ten skin w tej palecie barw. Dla takich jak ja oraz w sumie dla wszystkich, którzy będą mieli tego skina, mam dobrą wiadomość. Czy wiedzieliście, że ten skin poza tym czerwono-zielonym stylem będzie miał jeszcze 5 dodatkowych stylów? No, pewnie większość z was jest na bieżąco z wyciekami. Ale dla tych, co nie wiedzą, to dla tego skina będą dostępne następujące style. Rex, Drift, Pani Misia, Pomidor oraz Durburger. Nie będą jednak one dostępne od razu. Aby je odblokować, za zadanie będziemy mieli zebrać sekretne hełmy, które zostaną porzucane po całej mapie. Każdy hełm będzie odblokowywał wyjątkowy styl. Hełmy będą do zebrania po blokowaniu tego skina, a ich lokacje już można zobaczyć w powtórce. Pozwólcie, wam je pokażę. Nagrywam to przedwcześnie, dlatego tych hełmów jeszcze nie mam w zwykłej grze. Styl przywódczyni drużyny przytulanek, czyli ten różowy, będzie do znalezienia dokładnie w tym miejscu pod żółtą barierką. Po odblokowaniu tej postaci tutaj pojawi się hełm do zebrania. Tutaj taka mała uwaga, prawdopodobnie aby móc zebrać te hełmy, trzeba mieć założony skin osobliwość, czyli ten za 90 Fortbite'ów. Kolejny styl, tym razem durburgerowy, będzie do znalezienia tutaj w Neowykrzywionych, tuż obok metalowego posągu. Maska stylu pomidorka jest tutaj na krawędzi w zalewie zdobyczy. Różowo-złoty styl drifta pojawi się dokładnie tutaj za drewnianą skrzynią na zimowej części mapy. Na mapie skrywa się jeszcze gdzieś maska do stylu Rexa, ale chyba nikomu jeszcze nie udało się jej znaleźć. Poza tym, jak już pewnie wiecie, elektrownia ciśnieniowa została wczoraj zamieniona w jedną wielką platformę. Tajemnicza organizacja ze świata Fortnite ma nowe plany co do tej wielkiej dziury w kiedyś aktywnym wulkanie. Szczerze mówiąc, to na razie tutaj nie ma nic ciekawego. Fajnie, że mapa się zmienia na żywo, ale poza pustą i płaską powierzchnią niczego tutaj nie znajdziemy. Sprawa jednak wygląda inaczej w trybie kreatywnym i czasami na placu zabaw. Jeśli z centrum udamy się na zwykłą mapę Battle Royale, to w wulkanie ujawi nam się wielkie pomieszczenie, które skrywało się pod wielką platformą. W środku jest odpowiednio wielka wentylacja i oznaczenia poziomów. Moim zdaniem te oznaczenia B1, B2 i B3 nie mają na celu wskazać miejsca na mapie. Są one jedynie nazwami poziomów tego wielkiego silosu? Ale to nie wszystko. Ta wielka platforma, która zakrywa ten schron w zwykłym trybie, to nie tylko wielka platforma, ale też i winda? Jeśli stając na tej platformie w tym miejscu, otworzycie w menu zakładkę Zgłoś, to na waszym ekranie przez ułamek sekundy będą wyświetlone ciekawe informacje. Jedna linijka prawdopodobnie odpowiada za nazwę obiektu, na którym właśnie stoimy. Ostatnie słowo nazwy kodowej tej części platformy to elevator. Po polsku to znaczy nic innego jak winda. Ja na ten moment widzę dwie możliwości. Pierwszą z nich jest to, że nadchodzącym eventie to miejsce będzie służyło graczom jako jakiś schron podczas kolejnego niszczycielskiego wydarzenia na mapie. Jest jeszcze jedna możliwość, a mianowicie to może być jedno wielkie pomieszczenie, aby schować tam potwora. Organizacja rządowa wyspy Battle Royale mogła się zdecydować na taki ruch, ponieważ jak dotąd potwór co kilka dni coś niszczył, a ostatnio swoim pazurem dosięgnął goblowania idącego ze skarbca w zalewie zdobyczy. Aby nie żyć już w niepewności, co jest dalej w kolejce do zniszczenia przez potwora, zdecydowali się przygotować ogromne pomieszczenie, gdzie go jakimś sposobem zamknął. Do tego, w celu totalnego powstrzymania tego wielkiego potwora, mogą zdecydować się użyć lawy, która kiedyś była w tym wulkanie. Ale to tylko przypuszczenia. Jeszcze nie wiemy, co dokładnie się stanie. W temacie wycieków na temat tego eventu, to nie ma ich zbyt wielu. Mam tu na myśli takie niezaszyfrowane. W plikach gry po ostatniej aktualizacji pojawiły się trzy plakaty z dużymi wiadomościami. Na pierwszym jest narysowana platforma podniebna oraz napis: kiedy nadejdzie zagrożenie, przejmie high grounda. Następny plakat przedstawia Ramirez używający plecak odrzutowy z napisem: kucaj i unoś się. Ostatni plakat przedstawia Panie Misie z napisem: damy radę to zbudować. Nie wiadomo, w jaki sposób te plakaty są powiązane z eventem Cactus, ani kiedy pojawią się na mapie. Na ten moment to dla nas zagadka. Społeczność graczy Fortnite słusznie zauważyła, że ten trzeci plakat przypomina plakat autorstwa Howarda Millera. Oryginalny plakat został stworzony w czasach II wojny światowej. To połączenie, z powodu z jakim okresem ten plakat jest kojarzony, wzbudziło myśl, że to może zapowiadać, że w nadchodzącym wydarzeniu w końcu na mapę Battle Royale uderzy bomba nuklearna. W końcu, bo niektórzy z was mogą pamiętać, że na jednej z lotni, która była do odblokowania w grudniu zeszłego roku, był napis: uwaga, bomba nuklearna została wystrzelona. Ten wyjątkowy napis jest tylko na tej lotni. Tutaj ma uwaga. Niektóre inne lotnie, które bazują na tym modelu lotni, też mają napisy w tym miejscu, ale o kompletnie innej treści. W takim przypadku to wielkie pomieszczenie służyłoby raczej jako schron dla graczy, a nie dla potwora. Jest też mała możliwość, że to bombą nuklearną jest drop tej piosenki. Posłuchajcie sami.
No cóż, Epic Games to Epic Games i może stać się cokolwiek. Dlatego przejdźmy już dalej. Na mapie wczoraj pojawiła się ogromna kaczucha w rzece obok Pagod Pomyślności. W każdym meczu ma ona 1 000 000 punktów wytrzymałości, a w środku zdaje się skrywać nic. Po prostu jest bardzo potężna. Co ciekawe, ta kaczka dzisiaj się ruszyła. Jest teraz troszeczkę dalej niż ostatnio. Wracając do okolic elektrowni, to kamienna rodzina dalej ma się dobrze. Kamienny pan chyba się trochę obija, z czego pani kamień wydaje się być trochę niezadowolona. Ich syn za to jest zainteresowany pewną roślinką. A drzewo dalej przykuwa uwagę kamiennego pieska. Na koniec chciałbym wam dać znać, że nowy pakiet skinów cienia wejdzie do gry najpóźniej w ten piątek, o czym możemy się sami przekonać, po prostu zmieniając datę na naszym komputerze. Ale uwaga, nie da się jeszcze tego kupić. I to tyle. Ja już dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w Bosie Bojowym.